Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mira Piłaszewicz, wraz ze mną jest pan doktor Jan Przybył z kanału Przybył TV i na argumenty. Linki oczywiście będą w opisie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nie da się ukryć, że obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat pewne zmiany, które dotykają nasz świat, czy to są zmiany na lepsze, czy na gorsze. To już chyba jest rzecz, ja ją uznaję osobiście za oczywistą. Jeśli chodzi o no na przykład te zmiany, które zachodziły z powodu zagrożenia pewnym schorzeniem. Mam tutaj na myśli szeroko pojęte zmiany legislacyjne, które także niosły za sobą pewne zmiany w mentalności społeczeństwa. Stąd też wynika moje pierwsze pytanie, o czym panie doktorze świadczą te zmiany i o czym świadczy też, można by powiedzieć, bierność społeczeństwa względem nich? Ja od razu zastrzegam, że ja jestem wielkim przeciwnikiem używania określenia społeczeństwo w stosunku do populacji. To jest populacja polskojęzyczna, w której gdzieś do 20% stanowi naród, a w narodzie gdzieś do 3% dopiero jest społeczeństwo. Także mamy do czynienia z populacją. No, populacja jest tragiczna. Ta pula, że tak się wyrażę, zwana narodem, ona się nie zmienia od paruset lat. Jest mniej między, gdzieś między 13 a 18%, tak się to waha. To się pokrywa gdzieś z liczebnością niegdysiejszej warstwy ziemiańskiej, no plus ludzie wykształceni, którzy spoza tej warstwy podochodzili i zaczęli stanowić naród. Ale to jest w sumie nie więcej niż 20%. To już Norwid widział w latach 60., 70. XIX wieku. Właśnie taki podział widział. Mówi, że Norwid mówi, że Polaków jest 90, że narodu jest 98%, a społeczeństwa 2%. Z tym, że on, używając pojęcia narod, miał na myśli naród szlachecki, którego było 12%. Więc 2% z 12% wychodzą promile, no i to się nie zmienia od dawien dawna. Ja wiem, no jest to, co jest, to, co widzimy. Ja się niczemu nie dziwię, no bo nie mam złudzeń żadnych. To nie jest żadne społeczeństwo. Społeczeństwo się zachowuje normalnie. Ja znam dużo takich ludzi, których można zaliczyć i do narodu, i do społeczeństwa. I tu się nic nie zmienia. Ta grupa się zupełnie normalnie zachowuje. Natomiast tamta wariuje po prostu w zależności od tego, co w telewizji powiedzą. Więc mnie osobiście takie zmiany na świecie zmierzające do wprowadzenia, można by powiedzieć, wręcz systemu totalitarnego, coraz dalej idącego ograniczenia nam wolności, ograniczenia wolności zwykłym ludziom, to nie zachwyca mnie to, mówiąc delikatnie. I czy takie zmiany, są ludzie, którzy wręcz mówią o zbliżającym się końcu cywilizacji łacińskiej, to, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce. Co pan o tym sądzi? Proszę pani, ja w 77 roku przystąpiliśmy z kolegami do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Myśmy już wcześniej mieli taką paczkę, żeśmy tam różne rzeczy takie antykomunistyczne robili. I nam się nawet nie śniło, że dożyjemy reżimu, który jest gorszy od reżimu komunistycznego, bo myśmy nawet w 1/10 nie byli tak inwigilowani za komuny, jak jesteśmy inwigilowani dzisiaj. Bo tam, żeby coś o nas wiedzieć, to ta bezpieka, ci agenci się musieli trochę nachodzić, troszeczkę musieli różnych ludzi przepytywać na okoliczność, jak to Pawlak mówił. Prawda? A dzisiaj to mają tak, jakieś liczniki prądu, liczniki ciepła, jeżeli za drzwi mogą to odczytywać, prawda, gdzieś tam na odległość, to proszę pani, ja się założę, że tam są urządzenia podsłuchowe zamontowane. Jesteśmy naszpikowani podsłuchami elektronicznymi i po prostu jesteśmy inwigilowani o wiele bardziej niż to robiło Gestapo, NKWD i SB razem wzięte. To prawda, zwłaszcza nawet takie popularne media społecznościowe wymagają udostępnienia z naszej strony
naszych kamerek, mikrofonów, danie dostępu na przykład takiemu Facebookowi czy Instagramowi do mikrofonu, który wiadomo może działać w tle, więc to nie jest żadna tajemnica, że taka aplikacja, że jakiś algorytm te informacje zbiera, rejestruje to, o czym dwójka osób ze sobą rozmawia, no i na tej podstawie na przykład dobiera reklamy. Jest takie no, trafniejsze podsuwanie człowiekowi produktów, które ma kupić. Natomiast to, co pan powiedział odnośnie tego, że reżim jest gorszy niż za komuny, że to Ja gorzej to tak wygląda. odczuwam, no. Ja byłem bardziej wolny za komuny. No oprócz tego, że za granicę nie mogłem wyjeżdżać, no i oczywiście nie było tego sprzętu. Gdybyśmy my za komuny mieli internet, komputery i tak dalej, to ta komuna to już by dawno padła. Tutaj właśnie wiele osób może się poczuć zszokowanych. Ja tutaj oczywiście nie pamiętam tych czasów, ale tak znajomi mi opowiadali, że w latach 90. to było takie, mówiąc kolokwialnie, taki szpan, na przykład zaprosić dziewczynę na randkę do McDonalda albo pójść z kolegami do McDonalda. Natomiast teraz to jest niemalże codzienność. Mamy taki szeroki wybór produktów serwowanych nam przez różne korporacje. Nie ma pustek na półce. I jest tylko ta inwigilacja, ale tutaj ludzie uparci, twardo stojący przy swoim poglądzie mogliby powiedzieć, że przecież nie ma realnego zagrożenia ze strony O, władzy. to tak im się wydaje tylko. To im się tak wydaje, bo na przykład, jeżeli ktoś na przykład no ma telefon komórkowy, ja nie mam smartfona, wyrzuciłem smartfona, wyrzuciłem telewizor już parę lat temu, mam zwykły stary telefon, żeby nie mogli mnie tam śledzić gdzieś, ale jak się zbliży tam jakaś tam data, to mi wtedy wyskakuje komunikat, że mam doładować, bo inaczej tam przepadną mi środki na koncie. Co to znaczy przepadną mi środki? Tam są moje pieniądze. I ktoś mi na przykład unieważnia moje pieniądze. I to jest sygnał dla tych wszystkich głupków, którzy nie widzą zagrożenia w tak zwanym wirtualnym pieniądzu. Proszę pani, w każdej chwili urzędas będzie mógł nacisnąć klawisz i mi zablokuje moje środki. I co ja wtedy zrobię? Nie będę mógł zapłacić za mieszkanie. No to mi się uzbiera górka i potem przyjdzie komornik i mnie z mieszkania wyrzucą. A nie będę mógł zapłacić, bo mi zablokują konto. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie 100 razy gorszy totalitaryzm niż za komuny. Za komuny, ja pamiętam, przecież po rynkach rolnicy z wozu, z furmanki handlowali jajkami, kartoflami, kapustą i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jakieś sanepidy, prawda, naloty, całe sanepidy, urzędy skarbowe, cuda nie widy. Kiedyś chodził dzielnicowy i pilnował porządku i chodził jakiś tam facet, który zbierał, prawda, opłatę za targową jakąś, jak tak zwane placowe. I to było wszystko. No i dzisiaj jesteśmy związani tak, łapki mamy związane i co, i nie widzimy tego, no ludzie. To, że to, kto może sprzedawać swój produkt na rynku, jest skontrolowane, to oczywiście się nie wiąże w żaden sposób z jakością tych produktów, ponieważ wiemy, jaka jest jakość żywności obecnie, tej żywności w supermarketach, a co można kupić chociażby na jakichś lokalnych bazarkach, więc ta kontrola, to mówię do osób, które uważają, że ta kontrola jest robiona w dobrej wierze, że to jakkolwiek służy ludziom. Natomiast jeśli chodzi o sam pieniądz elektroniczny, czy możemy się spodziewać tego, że to pójdzie gdzieś dalej, bo pieniądz elektroniczny a pieniądz cyfrowy to są różne rzeczy, ale na przykład w Chinach się stosuje, zdaje się, takie płatności twarzą i to jest jakby pieniądz jest ściśle powiązany z konkretną osobą, prawda? To jest, proszę pani, uzurpowanie sobie przez urzędasa jakichś praw, których ja mu nie nadałem. To są, minister po łacinie znaczy sługa. Ci ludzie doją z nas podatki i mają nam za to służyć, powinni. A oni doją z nas pieniądze i jeszcze nam pewne rzeczy narzuca. Nasi słudzy, my w Konstytucji jesteśmy, naród polski jest suwerenem, a co to jest suweren? To jest pan. To jest nadrzędny pan, a minister jest po łacinie sługą. I sługa panu narzuca, co pan ma robić? No do cholery ciężkiej. To coś z tym trzeba zrobić. Trzeba przywrócić właściwe proporcje. To nie my jesteśmy dla rządu, ale rząd jest dla nas. My ten rząd utrzymujemy, ci ludzie żyją z naszych podatków.
To prawda, myślę, że mało jest zwolenników obecnego stanu rzeczy, ale właśnie zważywszy na bierność, jak pan wcześniej określił, populacji wobec tych wszystkich zmian, gdzie no tutaj nawet nieważne, czy populacja, czy te kilka procent społeczeństwa, w człowieku chyba naturalnie jest taki odruch buntu, taki odruch obrony swojego prawa do własności, do wolności. I się zastanawiam, gdzie się podział u ludzi ten taki instynkt samozachowawczy, że człowiek przestał, nie widzi nic podejrzanego, chociażby w tym, że premier każe mu zostać w domu, bo za oknem szaleje straszna zaraza, gdzie no tutaj nie posługiwano się nauką, a przekazem medialnym, przekazem propagandowym. Proszę pani, to jest to, że moim zdaniem w stosunku do tych czasów, kiedy ja tam miałem 20 parę lat, czyli powiedzmy sobie stan wojenny, jak wybuchł stan wojenny, miałem 22 lata, to proszę pani, było rzeczą nie do pomyślenia, żeby dwóch milicjantów jakiegoś gościa biło, a 20 chłopa się przyglądało, tylko i by pokrzykiwali, no puść go, kur, co ty mu robisz? I filmowali. Nie, ci dwaj milicjanci by się nie odważyli w obecności 20 mężczyzn bić człowieka, bo oni by byli rozniesieni w 5 minut. Dzisiaj ludzie po prostu, to jest jakieś skundlenie totalne, boją się własnego cienia. No rozumiem, wszystko jest naszpikowane kamerami, oni się boją, że kamera go uchwyci, prawda, i potem będzie miał kłopoty, że tam naruszył, prawda, nietykalność gliniarza. Ale to było kiedyś nie do pomyślenia, żeby jeszcze stać i filmować, jak dwóch bije człowieka, a 20 stoi chłopa i filmuje. No ludzie kochani, albo że jakaś gówniarzeja w tramwaju, w autobusie bluzgami rzuca, a dorosłe chłopy siedzą i udają, że nie słyszą. Jak ja miałem 20 parę lat, jak ja bym spróbował zabluzgać w tramwaju, to pierwszy lepszy dorosły by do mnie podszedł, dałby mi w łeb i wyrzucił mnie z pojazdu. Tak by było. Bardzo często funkcjonuje. Skundlenie, 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 byle micha była pełna, byle bezpiecznie było i jak ten kunden na łańcuchu, dopóki będzie micha pełna, to się nie ruszy. Funkcjonariusze państwowi bardzo często bronią się nawzajem, znaczy bardzo często, chociażby w towarzystwie, pojawiają się anegdoty o niesprawiedliwości funkcjonariuszy państwowych, że ktoś tam nie dopełnił jakiejś procedury czy swoich obowiązków i zważywszy na tą wszechobecną inwigilację, że to finalnie człowiek stanie pociągnięty do odpowiedzialności, a nie człowiek pełniący funkcję jakiegoś urzędnika w pracy, to myślę, że to skutecznie odstrasza od takiej no, reakcji, od postawienia się na przykład temu policjantowi z przytoczonej wcześniej anegdoty, gdzie tutaj właściwie jest i odpowiedź na tę kwestię, skąd ta bierność u ludzi. Może właśnie przez tą inwigilację, przez to, że są z każdego, że będą z każdego aktu oporu rozliczeni. No, są sposoby, żeby sobie z tym poradzić. To nie jest do publicznego ujawniania, ale myśmy przećwiczyli pewne rzeczy w stanie wojennym i przez 3 miesiące się baliśmy. Ale po 3 miesiącach przestaliśmy się bać i to oni już się bali w tym momencie. Bośmy opanowali do perfekcji sztuczki różne, wiedzieliśmy, że tu i tam są podsłuchy. No, nie wszędzie wtedy były jeszcze. I wiedząc, że tam są podsłuchy, żeśmy różne głupoty wygadywali, a co to istotne, to żeśmy sobie na kartce pisali, kartkę przekazywali z rąk do rąk, także że oni byli ogłupiani, no chyba że jakiegoś agenta gdzieś tam wprowadzili w nasze otoczenie, ale sobie dawaliśmy z nimi radę i z nimi można sobie dać radę, tylko trzeba chcieć przestać być kundlem na łańcuchu, na Boga, no. A tu niestety widzę posłuszne stada, te namordniki, to wszystko. Ja pamiętam, sobie, wyszedłem sobie na spacer między blokami. Stała jakaś parka starszych ludzi na balkonie, palili papierosy z namordnikami. Na moment odsuwała namordnik, macha wzięła, wydmuchnęła, nakładała namordnik. I ona się rozdarła na mnie z góry, z balkonu. A gdzie maseczka? A ja brzydko powiedziałem w dupie. Po prostu ludzie skundleni, po prostu ze skundlonym człowiekiem wszystko można zrobić. On będzie jak ten piesek chał-chał i jeszcze się będzie łasił do tego, który mu z kopa przywali. No. To Byle prawda. było, byle michę, tylko byle tylko ta micha była, żeby se można pojechać, o, pojadę sobie na Kubę. No nie stać mnie.
Weź pożyczkę, to jakbyś pigułkę w seksmisji. To prawda, zresztą ludzie, którzy finalnie dostali ten paszport lepszego obywatela, jak to można nazwać, wyjechali na wakacje, to prawdopodobnie ujrzeli w pewnej części puste plaże w tej Turcji czy Egipcie. Natomiast ten przykład, który pan przytoczył, sama uczestniczyłam w wielu podobnych sytuacjach. Zresztą w takiej sytuacji, kiedy wchodzimy do sklepu, ktoś nam zwraca uwagę, że nie mamy warstwy tekstyliów na twarzy, no to daje nam szansę do pokazania najróżniejszych zachowań, do wykorzystania tej sytuacji. Niektórzy żartują, niektórzy reagują agresją. Natomiast jeśli chodzi o postawę ludzi, którzy zwracają uwagę właśnie o brak tej maseczki, to jest moim zdaniem takie poczucie władzy, że była kiedyś taka anegdota, jak poznać prymitywa. Po tym, że jak dostaje skrawek władzy, to zaczyna jej nadużywać. I właśnie ludzie zauważający to, że widzący to, że oni się stosują do tych rozporządzeń, a ktoś inny nie, zaczynają nadużywać tej władzy. I to ma miejsce w takich codziennych sytuacjach, jak ktoś wchodził do sklepu bez maseczki, jak i przy tym, jak ktoś widział, że sąsiad otworzył swoją firmę, otworzył, załóżmy, swoją restaurację, też się pojawiało donosicielstwo, gdzie to jest, no, taka sytuacja trochę ujawniła tą podłość ludzkiego charakteru. Jak wiele osób jest w stanie, jeśli dostaje skrawek władzy, jest w stanie jej nadużyć. Widzi pani, pani jest osobą młodą i pani nie wie, no bo niby skąd, lat temu jeszcze 30 nie używało się określenia osoba. Nie, mówiło się człowiek. Setka ludzi gdzieś tam czekała w kolejce, a nie 100 osób. Osoba to romantyk nasz w XIX wieku, to by się za głowę złapał. Osoba to jest treść duchowa. Nie może 100 osób stać w kolejce po masło, tylko setka ludzi stoi w kolejce po masło. Norwid przecież pisał w marionetkach: zapomnieć ludzi, a bywać u osób. A tutaj zaczęto wszystkich z chłodem nazywać osobami, że człowiek jest osobą, nie, człowiek jest zadatkiem na osobę według naszych romantyków, ale jeżeli nad sobą nie pracuje, osobą się nigdy nie stanie. Jest osobnikiem z gatunku Homo sapiens, jest osobnikiem gatunkowo, ale nie jest jeszcze osobą, bo na osobę to trzeba się, jak to Zygmunt Krasiński pięknie mówił, Słowacki, Mickiewicz, trzeba się wyrobić. Ja tak nie używam tego właśnie pojęcia osoba, bo nie każdy jest osobą, akurat moim zdaniem. No ja się zgadzam z Norwidem, z Krasińskim, zresztą jestem miłośnikiem romantyzmu polskiego, no i nie ukrywam, że znawcą też. W takim razie, co czyni tego człowieka osobą, to znaczy, co można zrobić, żeby sobie zasłużyć na to miano? Nie wiem, czy słowo zasłużyć jest tutaj odpowiednie. Jest, proszę pani, jest odpowiednie, dlatego że, jak to kiedyś starzy mawiali, bez pracy nie ma kołaczy. Nasz filozof Bronisław Trendowski właśnie w połowie gdzieś XIX wieku, no wyraźnie o tym pisał. Człowiek musi sobie zdać sprawę z tego, po co on żyje. No gdybyśmy zapytali pierwszego lepszego człowieka na ulicy, po co żyje, no to powiedział, że to jest głupie pytanie. No żyje, bo to, bo tam. Nie. Człowiek ma jakieś cele wyznaczone, ostateczne cele, po coś na tej ziemi się znalazł, w jakimś celu się znalazł. Jeżeli nie dojdzie do tego, po co on tu jest, do czego on jest potrzebny, co on ma do zrobienia w życiu, że on ma coś po sobie zostawić, no co zostawi po sobie? Długi i dzieci, tak? A tymczasem osoby to są ci, no tak, wielki rosyjski myśliciel Mikołaj Berdiajew, to są ludzie twórczy. Osoba nie może być. Nie może nie być twórcza. Osoba to jest jednostka twórcza, która coś wnosi, coś z siebie daje innym, coś z siebie daje społeczności, wśród której żyje, coś po sobie zostawi jakiś trwały ślad. To jest dopiero osoba, a nie taki zwykły przeżuwacz, prawda, który je, wydala, potem jakieś potomstwo spłodzi, je, wydala i w końcu umiera. W To jest takim bardzo razie, trudne.
Po tym odnoszę takie wrażenie, że współczesne realia właśnie troszeczkę, no, nie to, że nam uniemożliwiają, bo mówi się, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale utrudniają tą własną inicjatywę, zostawienie czegoś po sobie, wniesienie jakiejś wartości dodanej do społeczności, bo to się ściśle przecież wiąże z tym ograniczeniem wolności. Cywilizacja się rozwija, kiedy jest ta wolność, kiedy człowiek ma wolność tworzenia. Nie mówię tutaj o sztuce, ale mówię o podejmowaniu wszelkich inicjatyw, a teraz na tle takim gospodarczym chociażby, czy też społecznym się tą własną inicjatywę to ukraca, to się utrudnia ludziom. No, oczywiście, że tak, ale tak było zawsze. Ludzie twórczy, bardzo najczęściej ludzie twórczy, zależeli od różnych możnych tego świata, których nazwali właśnie od nazwiska pewnego Rzymianina mecenasami, prawda, czy sponsorami dzisiaj bardziej mówił, tylko no, to słowo sponsor trochę gorzej się kojarzy czasami, ale byli ludzie zamożni, na przykład warstwa ziemiańska, arystokracja i tak dalej, królowie, książęta. No oni sponsorowali wielkie dzieła sztuki. Oni płacili takim Michałom Aniołom, prawda, oni płacili takim Leonardom, na ich zlecenie, za ich złoto powstawały cudowne rzeczy, którymi się zachwycamy po dziś dzień. No dzisiaj skutecznie socjalizm tę warstwę wytępił, a ci nowobogaccy, no to w większości to są prymitywy, które wolą sobie kupić kolejny jacht albo drogi samochód, niż na przykład zasponsorować wydanie jakiejś książki czy wystawienie jakiejś sztuki teatralnej. No. No tak, jesteśmy w tym sensie ograniczeni, że nie mamy tych mecenasów, a ten mecenas państwowy, kiedy pewnymi dziedzinami zarządzają ludzie, którzy się absolutnie na tym nie znają, albo ktoś im nakazuje to i tamto, no to mamy kicz. Mamy kicz zamiast sztuki, mamy jakąś paskudę, ohydę gdzieś, centra sztuki nowoczesnej, no to w ogóle nie przypiął, nie wypiął. Jacyś ludzie za jakieś koszmarne bohomazy biorą pieniądze, no bo ktoś ich gdzieś tam promuje i tak dalej, i tak dalej. Normalny człowiek, gdyby nie ten mecenat, w cudzysłowie państwowy, czyli dla kolesiów, to bardzo wielu ludzi by momentalnie przestało cokolwiek robić, bo oni nie potrafią. Właściwie poza kwestią pieniędzy, tutaj jeszcze zostaje ten aspekt, że tak jakby ludzie nie mieli odpowiedniego przykładu, jakby im było pokazywane. Oczywiście nie mówię, nie chcę tutaj sugerować, nie chcę zdejmować z ludzi odpowiedzialności za obecny stan rzeczy, bo to finalnie ludzie stwarzają swoją rzeczywistość. Każdy stwarza rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje, ale ludziom, którzy chcą, byliby skłonni podjąć jakąś własną inicjatywę, jest poniekąd dany zły przykład, bo się im mówi, że no po co ty robisz coś własnego, po co wychodzisz z jakąś własną inicjatywą, ten pomysł już ktoś to rozwinął, już tutaj taki produkt wypuściła tamta korporacja, taki tamta korporacja, nie przebijesz się i też poniekąd, no to jest oczywiście do przejścia, ale ludziom poniekąd jest pokazywany taki szklany sufit, że nie dla nich jest ta rola. Proszę pani, to co pani robi jest twórczością. To co ja robię jest twórczością. I takich ludzi jest więcej. Tylko my musimy po prostu sobie zdać sprawę z tego, że jest nas naprawdę sporo. A to, że jest nas mniejszość w populacji, to jest rzecz normalna. Tak było zawsze. Tylko z tym, że wtedy, kiedy nie było dyzmokracji, bo tak nazywam to demokrację, kiedy nie było dyzmokracji, to ta większość taka nijaka, ona nie miała nic do powiedzenia. To ta mniejszość nadawała ton, bo ta mniejszość tworzyła. Ta mniejszość pisała książki, ta mniejszość tworzyła sztuki teatralne, ta mniejszość komponowała jakieś utwory muzyczne i tak dalej, i tak dalej. Kulturę tworzyła zdecydowana mniejszość zawsze, tylko z tym, że ponieważ ta większość ciemna nie miała nic do gadania, nie mogła niczego przegłosowywać, to te ileś tam 12-15% nadawało ton całemu życiu, bo tamci nie mieli nic do gadania. W warunkach demokracji, kiedy decyduje większość, no to niestety ta prymitywna większość usiłuje narzucić swoje standardy tej mniejszości, ale my się nie damy. My się nie damy, nas jest mało,
ale stanowimy zwartą, dosyć zwartą grupę i intelektualnie tamtych bijemy na łeb, więc oni po prostu mogą tu i tam nas przegłosować, ale kiedy spotkamy się na prywatnym gruncie, w prywatnym mieszkaniu, w prywatnym salonie, gdziekolwiek wyjedziemy sobie, to my mamy ich w nosie. Oni nam nie podskoczą, bo oni są zacieńcy w uszach, jak to kiedyś mówiono. A czy możliwym jest poniekąd wypisanie się z tego demokratycznego systemu? To znaczy, tutaj my funkcjonujemy w takich realiach, jak my coś tworzymy, nawet biorąc pod uwagę filmiki na YouTubie, jest to jakaś inicjatywa, której nie podejmuje większość ludzi, bo my to robimy tam obok naszych codziennych zajęć. To nie jest tam nasza główna działalność, prawda? Natomiast jeśli chodzi o te aspekty, no weźmy sobie na przykład wybory, czy takie powiedzenie, jak wiele osób sobie mówi, nie pójdę na wybory, bo demokracja daje mi również prawo do nieoddania głosu. Czy takie wypisywanie się z tego demokratycznego systemu ma sens? Czy to jest takie bezproduktywne? Czy to jest no, kopanie się z koniem przysłowiowe? Proszę pani, w większości przypadków te tak zwane wybory są czystą fikcją, bo wygrywa ten, kto ma wygrać. Zdarzają się wypadki przy pracy, tak jak Lepper się zdarzył na przykład, a to są wypadki przy pracy. Jak na przykład Konfederacja, że Grzegorz Braun i tak, to są wypadki przy pracy i co potem się dzieje, to pani widzi, jak Braunowi raz po raz albo pani Witek, albo pani Gosiewska odbierają głos, pani Gosiewska no, zachowuje się już no, w taki sposób, że nie, furmanka z nawozem i wywieź, po prostu, jak Jagnę, jak Jagnę. Właśnie, czyli w tym przypadku większość też, ta szara masa też nie ma za bardzo, no teoretycznie ma ten głos, ale nie ma tego realnego wpływu, nawet będąc większością. Proszę pani, to jest tak zwany listek figowy. Oni swoje sztuczki zasłaniają po prostu wolą narodu. Oni tą wolę narodu mają w nosie. My nie głosujemy na konkretnych ludzi. My niestety głosujemy na listy partyjne. I to jest zaraza najgorsza, że ktoś, kto dostanie w wyborach mało głosów, ale prezes go umieści na odpowiedniej liście, no to on wygrywa i koniec. No. Bardzo często przechodzą w wyborach ludzie, którzy gdyby było to indywidualne jakieś głosowanie na osobę, to by zobaczyli parlament jak świnia niebo. To jest pic na wodę fotomontaż. No. Świętej pamięci Rafał Wójcikowski, poseł, taki tęgi był, prawda? No ja go dobrze znałem też i rozmawiałem z nim chyba ze 2 tygodnie przed jego śmiercią. Rozmawiałem z nim w Sejmie, byłem akurat wtedy w Sejmie. No i on powiedział, człowieku, ty się ciesz, że tutaj ciebie nie ma, bo tu nawet nie ma z kim pogadać. Tak mi powiedział. To był podobno jedyny człowiek, który kompetentnie potrafił czytać budżet. No i jak mogą ludzie głosować nad budżetem, skoro nie potrafią go czytać? Jeden Wójcikowski to potrafi. A oni głosują nad rozwojem dorostkarstwa na Saharze, prawda? No to jest w ogóle śmiech na sali. To jest śmiech na sali. Dlatego dla mnie to jest żałosne. W Davos teraz zjechało się tam no tam tysiąc iluś tam ludzi i 5 tysięcy ochroniarzy, a ile policji, jak oni te swoje demokratyczne tyłki cenią. Chyba żaden z władców nie miał takiej obstawy. Więc monarchia jest o wiele tańsza w eksploatacji, że tak się wyrażę, niż demokracja. To jest coś okropnego, coś ohydnego. I teraz jeszcze jak przyjdą wybory, to pani zobaczy, oni będą ludzi szantażować moralnie. Jak nie zagłosujecie na PiS, to wygra Platforma albo tam coś innego jeszcze, co jest gorsze od PiSu jeszcze. Obrzydliwe szantaże moralne. Ja mówię, dla mnie jest to obrzydliwe, to łaszenie się tych polityków przed wyborami, te twarze zgrane po 7 liftingach, że tak się wyrażę, politycznych. Wybierz mnie, zagłosuj na mnie, tylko ja i tak dalej. To jest. Mnie to przypomina takie dzielnice czerwonych latarń w Hamburgu, prawda, czy w Amsterdamie, że panienki siedzą w oknach i się wdzięczą, prawda, do przechodniów. No to jest dla mnie też obrzydliwe, ja w tym nie chcę brać udziału. Wspaniałe porównanie. Szczerze, wcześniej się z takim nie spotkałam, a jest bardzo odpowiednie. No ja tych ludzi, ja takich ludzi określam, wymyśliłem to. To jest mój autorski pomysł. Politutki. To są polityczne tutki. Są Faktycznie politutki.
faktycznie trafne określenie. I to wszystko nasuwa takie kojarzenia, że ten system jest no, tak zaprojektowany, że jego projekt jest taki, żeby szeregi władzy się nie dostali ludzie kompetentni, żeby tak jest, tak jakby to było głównym założeniem. I to też nie jest jakaś tylko moja opinia, ale wiele osób reprezentuje taki pogląd. Proszę pani, gdyby się dostali ludzie kompetentni, to te dyzmy by błyskawicznie po prostu zostały zdemaskowane. Ci ludzie, którzy się na niczym nie znają. Jak to do służb specjalnych zaraz po tym przełomie tak zwanym na początku lat 90. powchodzili ludzie różni, którzy gdzieś tam w jakichś NZS-ach działali, w jakimś czymś się zupełnie na tym nie znali, oczywiście. Natomiast no, co by o nich nie powiedzieć, to ta stara ubecja, z którą myśmy walczyli, ta esbecja, no to tam było dużo fachowców. Oni się znali na swojej robocie. A potem zastąpili jacyś ludzie w jakichś powyciąganych sweterkach, prawda, no, zupełnie nieprzygotowani do tej roboty. No i tamci po dziś dzień się z nich śmieją. Po dziś dzień się z nich ta stara komuna śmieje, ta stara esbecja, że jacyś chłopcy się dorwali i wszystko chrzanią. Zresztą w PRL-u dla bezpieki pracowało bodajże 100 tysięcy osób, więc to też są ludzie, którzy nie wszyscy się, że tak powiem, wypisali z władzy, więc to też jest taka dosyć znacząca grupa, która gdzieś tam ma wpływ na wygląd współczesnego świata. No i może też ta nieudolność polityków trochę perpetuuje ten stan rzeczy. Jakby nie patrzeć, to też jest taka no, pamiątka po no, starszym, ale jednak systemie totalitarnym. No, pan doktor Leszek Sykulski bardzo mocno się wypowiadał na ten temat. Nie tak dawno temu byłem w Krakowie w sobotę. Właśnie to jest to, że nie dokonano weryfikacji służb specjalnych, które zostały przejęte przez Amerykanów na przykład. No. I po prostu zmieniono pana. Zmieniono pana. Więc czy my dzisiaj mamy w ogóle cokolwiek do gadania jako populacja nawet? Nie. Jako naród możemy zgrzytać zębami, jako społeczeństwo możemy zgrzytać zębami, ale robić swoje. Możemy zgrzytać zębami, możemy psioczyć, możemy kląć na to, na tamto, ale jeżeli swoje robimy, to na dłuższą metę oni z nami przegrają, bo oni nie mają tego potencjału. Naprawdę, ja znam całą masę ludzi o tak wielkim potencjale intelektualnym i w ogóle, że tamci, no oczywiście materialnie zgniotą tutaj, znaczy nie zgniotą, bo my się też uczymy powolutku, pomalutku obywać bez tego, bez tego, bez tego, bez tego i na końcu się okazuje, że człowiek może przetrwać, naprawdę może przetrwać i to całkiem nieźle przy tym jeszcze, bez całej masy różnych urządzeń, za którymi dzisiaj ludzie ganiają i na które wydają fortuny. My możemy się bez tego wszystkiego obyć. Ja na przykład potrafię dobrze gotować. Ja nie muszę chodzić po knajpach, prawda, wydawać pieniędzy na rzeczy, które ja zrobię 4 razy taniej. Więc ludzie się muszą nauczyć żyć, muszą się nauczyć obywać. No to jak ja byłem w Stanach, to mi kolega, u którego mieszkałem, opowiadał w Kansas, że Amerykanie, 90% rzeczy, które Amerykanie mają w domu, to są rzeczy, bez których mogliby się obyć. Ale ponieważ ktoś z rodziny ma, sąsiad ma, znajomy ma, to jemu jest głupio nie mieć. No i trzeba się z tego wyzwolić, z tej mentalności. I tyle. Korporacje, o których pani parę razy wspomniała, oni hodują, to jest hodowla człowieka na doskonałego konsumenta. On ma kupować. On ma pracować i kupować. Pracować i kupować. I na przykład pomysły wprowadzenia pieniądza z datą ważności. Żeby on przez miesiąc wydał to, bo jak nie, to mu to przepadnie. To jest bandytyzm, to jest rozwój w biały dzień. I gdyby każdy Polak posiadał broń palną, to na taką samą propozycję, gdyby ktoś ją wysunął, to trzeba było mu wystrzelić w łeb po prostu. Bo to jest bandytyzm i to jest droga do totalnego zniewolenia ludzi. Trochę tak, jakby świat dążył do tego, aby wszyscy ludzie, aby wyeliminować te małe i średnie przedsiębiorstwa, aby zostawić kilka największych korporacji i stworzyć taki obieg zamknięty, żeby ludzie pracowali albo dla państwa, albo dla tych kilku wielkich korporacji, po to, aby mogli sobie kupić te produkty, które produkują właśnie te korporacje. I się tworzy taki obieg zamknięty, który jak się patrzy na to z boku, to nie ma sensu. To było ćwiczone w historii
w tych takich początkach dzikiego tak zwanego kapitalizmu, pewni fabrykanci, będąc monopolistami, mieli sklepy zakładowe i pracownikom na przykład płacili jakimiś kuponami, jakimiś kwitami, za które ci pracownicy potrzebne im rzeczy kupowali w tym sklepie, który też należał do właściciela fabryki. To jest ćwiczone. To jest ćwiczone. W tym oczywiście momencie to jest ćwiczone już na globalną skalę. Ma być garstka ludzi, którzy wszystkim zawiadują i cała masa potulnych niewolników, którzy za pełną michę i perspektywę wyjazdu za granicę będą po prostu miauczeć, piszczeć, prawda, z radości. No. Ale mówię, no jest taka grupa ludzi, którzy robią swoje i będą robili swoje, żeby nie wiadomo co i żeby tych ludzi wyeliminować, to trzeba będzie pozabijać chyba. Tak. Tacy ludzie są, ja takich znam, też do takich należę i my będziemy swoje robili, żeby nie wiem jak nas gnoili, żeby nie wiem jak nas gnębili. My też mamy sposoby, żeby im się odgryźć. Oni jeszcze tego nie poczuli, ale poczują. W każdym razie, widzi pani, no ja jestem teologiem z wykształcenia i badałem różne rzeczy, badałem różne zjawiska. No mam 64 lata, do pewnych rzeczy doszedłem. Ci ludzie, którzy to wszystko robią, oni nie doceniają potęgi ducha, ale się bardzo boleśnie przekonają, że to jest potęga. Oni się mogą z tego śmiać do czasu, proszę pana, do czasu. Mam takie wrażenie, że ostatnimi czasy zastąpiono tą siłę wyższą nauką, wiarą w pewne Jaką nowe, naukę? obecne w tym w obecny konsensus naukowy. Zresztą jest takie powiedzenie, kto nie wierzy w Boga, ten wierzy we wszystko. I to doskonale się dzisiaj spełnia. A proszę pani, bardzo fajnie pani powiedziała, konsensus naukowy, ktoś fajnego mema zamieścił w internecie. Co to jest konsensus naukowy? To jest to, że naukowiec za odpowiednią opłatą potwierdzi wszystko, co wymyśli korporacja. To jest konsensus. To faktycznie się mówi, że kto zleca badania, ten dostaje taki wynik, jaki chce, ale można, ale nawet jakby zakładając, że żyjemy w uczciwym świecie, jest takie powiedzenie science is never settled z języka angielskiego, co oznacza, że nauka nigdy nie jest stała, że nigdy nie ma stałego, niezmiennego konsensusu naukowego. Proszę Kiedyś pani, sprzedawał. tak było, tak było, tak było. Kiedyś nauka, rozwój nauki polegał na tym, że się kwestionowało poprzednie dokonania. A teraz nie wolno kwestionować. No, ktoś, kto próbował kwestionować na przykład znanego nam świrusa, to go natychmiast banowali gdzieś tam na YouTubie, na Facebooku, bo ośmielił się kwestionować to, co powiedział profesor taki czy profesor taki. A nauka właśnie na tym polega, żeby kwestionować to, co mówi taki czy taki profesor. Na tym polega nauka. Inaczej nie byłoby w ogóle żadnego postępu, żadnego rozwoju, gdyby przyjmowano wszystko na wiarę. Ja niczego na wiarę nie przyjmuję, nawet w dziedzinie religii, no ponieważ parę języków znam, to ja mam ileś tam wydań Pisma Świętego i wszystkie porównuję z oryginałem na przykład. Różne warianty i mi różne rzeczy wychodzą i piszę właśnie książkę pod tytułem Na czym tak naprawdę polega chrześcijaństwo i tutaj włożę kij w mrowisko i nieźle zamącę, obiecuję. Jeśli już jesteśmy przy, wiadomo, tej modnej chorobie, przy wirusie, to też jakbyśmy żyli w dawnych realiach, to jakby ktoś opracował, opatentował jakąś alternatywną, tańszą metodę leczenia schorzenia wywołanego tym czy tamtym patogenem, to by to weszło do głównego nurtu, prawda? Teraz to już chyba wszyscy znamy z własnych obserwacji, że cenzurowało się wszystko, wszystkie głosy poza tym głównym nurtem, poza głosami tej garstki telewizyjnych ekspertów. Proszę pani, jeżeli prawdą jest, powtarzam, jeżeli prawdą jest, bo ja tu nie jestem akurat specjalistą w tej dziedzinie, jeżeli prawdą jest, że Tesla opracował sposób przekazywania energii na odległość bez pośrednictwa kabla i że to ktoś to udupił, jeżeli to jest prawda, to ja uważam, że to może być prawda. Nie twierdzę, że jest, bo nie mam na to dowodów, ale twierdzę, że może to być prawda. Ja twierdzę, że
istnieją leki na większość znanych nam chorób i duża część tych rewelacji jest utajniana przez koncerny farmaceutyczne. Tak, no bo proszę pani, wyleczony pacjent to stracony klient. Stracony klient lekarza, stracony klient apteki a w sumie przemysłu farmaceutycznego i tak zwanej służby zdrowia. Wyleczony człowiek to stracony klient. Ja znam, osobiście znam ludzi, znałem, bo już niektórzy nie żyją, którzy robili takie mikstury różne na ziołach, na tym, na tamtym. Ja jestem tego przykładem, ja już dawno powinienem nie żyć. W wieku lat 33 miałem taki udar mózgu, że byłem sparaliżowany i nie mówiłem, a jak jestem wyszczekany i po górach chodzę. I kto mnie uratował? Lekarze? Nie. Prosty człowiek spod Sieradza, prosty chłop spod Sieradza. Jedna pani ordynator powiedziała, że ze mną się już nic nie da zrobić, trzeba na zwolnienie, a potem na rentę. A ten człowiek mnie załatwił w 15 minut, pozytywnie, w pozytywnym sensie. 15 minut po prostu wszystko zrobił, ja stanąłem 15 minut na nogi, podał mi pewną miksturę, tą miksturę sobie popijam od czasu do czasu, prawda, i świetnie mi się funkcjonuje. A już dawno bym był, on mówi, chłopie, jakbyś się słuchał tych lekarzy, to byś był już dawno w piachu. No tak by było. I mam na to świadków, bo jeden kolega, wysoko postawiony lekarz jest świadkiem tego, bo on nie zawiózł do tego człowieka na polecenie czyjeś tam. Mówi, ja cię zawiozę, w razie czego cię będę reanimował, ale nie miał co reanimować, bo facet mnie na nogi 15 minut postawił. I z tym system walczy. Z tym system walczy. Albo on nie ma uprawnień, albo to. Tu nie chodzi o to, czy on uratował człowiekowi życie, ale on nie ma uprawnień. Jego trzeba za to ukarać, tak jak w Znachorze, prawda? Jak w tym filmie Znachor, czy w powieści. No. Więc on nie ma, bo on wyleczył, ale on nie ma uprawnień, to trzeba go wsadzić, bo on leczy bez uprawnień. Więc ludzie muszą zainteresować się babcinymi sposobami. Jakieś zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, jakieś mocne przeziębienie. Bańki, stare, dobre bańki. Ja mam bańki po babci jeszcze. Mam bańki w domu. Nauczyć się robić takie rzeczy, nauczyć się robić różne nalewki ziołowe, takie, owakie. Są jeszcze przepisy. Ja sobie z Ukrainy ściągałem różne, no na przykład przepisy 104-letniego starca na długie i szczęśliwe życie. Jest taka książeczka, mam ją po ukraińsku. Musimy wrócić do natury, do naturalnych, bo oni nas wykończą, no. Czy to prawda? Pana przykład jest, nie da się tego ukryć, niesłychanie budujący i właściwie aż strach pomyśleć, ile takich rozwiązań pominiętych przez ten główny nurt nauki ogólnie, bo tutaj można mówić i o tym, co tam, co opracowała Tesla i tak dalej, też o innych innowacjach technologicznych, gdzie przez gigantyczny lobbying tak właściwie nie wiemy, ile z takich prostych rozwiązań nam umyka, która tania, łatwo dostępna metoda by się w czym sprawdziła najlepiej. One nam, to nam nie umyka, to jest utajniane przez ludzi, którzy chcą zarabiać. Przecież żarówka Edisona oryginalna podobno się po dziś dzień pali, ale oni robią produkty, które się muszą zepsuć po określonym czasie, no bo inaczej oni by nie zarabiali. Żarówka nie może się palić dłużej, przypuśćmy, niż tam ileś tam godzin. No bo co? Bo by człowiek nie kupował żarówek i fabryka żarówek by zbankrutowała w sumie. Kiedyś na przykład za komuny jeszcze robiono rzeczy, no może bardziej toporne, ale o wiele bardziej trwałe. Bo szczególnie wyroby rzemieślnicze, to było no, honor rzemieślnika, żeby coś porządnie zrobić. A dzisiaj nie. Dzisiaj się robi tak, że po przejściu terminu gwarancji to się ma zepsuć, żeby to zanieść do naprawy, a potem się okazuje, że nie ma już części do tego urządzenia, że trzeba kupić nowe. O to chodzi. Ileż ja rzeczy powyrzucałem, ponieważ powiedziano mi w jakimś tam punkcie, że tego się naprawić nie da, bo już się nie produkuje części. A za komuny się produkowało części. Proszę sobie obejrzeć takie filmy na stronie Na Argumenty, jak Zachód zrobił Polskę w konia i Polska w likwidacji. To z panem Józefem Białkiem
z Wrocławia, właścicielem wydawnictwa Wektory, którego książki też właśnie polecał, na przykład Wielki Reset. Tam o tym wszystkim jest. O COVID-zie książka też jest wydana, o tak zwanym Wielkim Resecie, o tym, co korporacje robią, o tym, o czym pani mówiła właśnie, że tam ma być kilka korporacji. To Białek pisze w swoich książkach o tym. Zresztą najnowszą teraz książkę Czas na prawdę, bo tam czas niewolników był, najpierw był czas spekulantów, potem czas niewolników, a teraz czas na prawdę, najnowsza książka. Te filmy, jak Zachód zrobił Polskę w koniec, jak zniszczono polski przemysł cały, po co z premedytacją zniszczono polski przemysł, bo zagrażał Zachodowi. Naprawdę zagrażał. Proszę obejrzeć sobie te filmy. Ja mam aparaturę muzyczną z lat 70. XX wieku i ona pracuje cały czas. A ile ja przez ten czas wyrzuciłem tak zwanych wież współcześnie robionych, ze 3 albo 4. Wysiadła i potem mi powiedziano, że już do tego nie ma takich części, nie da się naprawić, trzeba kupić nowe. Bo na tym to ma polegać, żeby kupić nowe. Kiedyś się zaniosło coś tam do naprawy. Nie ma zakładów usługowych dzisiaj, przynajmniej nie ma tylu, żeby to wszystko naprawiać. Kiedyś się buty niosło do szewca, bo były porządne buty zrobione z porządnej skóry i trzeba było tylko tam jakiś flek wymienić, obcas to tamto i się w tych butach chodziło. Dzisiaj nie. Dzisiaj się robi tak, żeby to się rozwaliło, rozkleiło, żeby kupić nowe. Przepraszam, ja się jestem potworna gaduła i się rozgadam. Jeśli myślę, że zainteresowani z pewnością sięgną do źródeł, ponieważ te wszystkie powiązania, kto za co odpowiada, dlaczego nasz świat wygląda tak, jak wygląda, to nie jest żadna tajemnica i informacje no, po prostu są, czy to w internecie, czy to w wymienionych przez pana książkach. Natomiast tak, żeby już podsumować naszą rozmowę, jak człowiek, tutaj mówię również o przedstawicielach tej znacznie większej niż społeczeństwo populacji, co można zrobić? Znaczy, jaka postawa jest właściwa wobec obecnej sytuacji, czy też obecnego ucisku, bo tak nazwę to ograniczenie ludziom wolności osobistej? Proszę pani, po pierwsze, nie wszyscy czują, że to jest ograniczenie. Znakomita większość tego nie czuje. Znakomita większość będzie twierdziła, że jest dobrze. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że tak dobrze to jeszcze nie było, bo trzynastka, czternastka i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi się nie naprawi. Nie, tych ludzi się nie naprawi. Niech oni se będą, tylko nie pozwólmy im narzucać sobie ich standardów. Nie. My i oni. Oni se żyją w swoich kręgach, w swoim środowisku. Do naszego środowiska, do naszych kręgów dostępu mieć nie mogą. Nie mogą. I koniec. My wiemy, ja akurat nie mam rodziny, nie mam dzieci, ale my w naszych kręgach wiemy, jak wychowywać dzieci, wiemy, jak kształcić dzieci, wiemy, mamy nauczycieli, mamy wychowawców, wiemy. Robimy swoje, tamci niech sobie robią swoje. Tak, obok siebie. Proszę Państwa, zawsze były podziały społeczne, zawsze były różne grupy społeczne. To teraz się wymyślono, że wszyscy są równi. Nieprawda, nie są wszyscy równi. Jeden się nauczy 10 języków, a drugi polskiego dokładnie nie opanuje. No, nie ma równości. Równość jest narzucana siłą, przymusem. Nie ma w przyrodzie równości. Więc my w swoich kręgach, my i właśnie to jest to człowieczeństwo, czyli ta osobowość, to jest to, że my tym, co mamy, tym, co wiemy, chcemy służyć innym. Nie chcemy służyć innym. To Czy prawda. oni to wezmą, to już jest ich sprawa. To prawda, że nie ma tej równości, znaczy można zagwarantować poniekąd równość szans, ale na pewno nie równość wyników. I samo tworzenie w sposób sztuczny tej równości w tej czy innej społeczności to się wiąże z siłą rzeczy z ograniczeniem wolności, między innymi ze sprowadzeniem takich jednostek wybitnych, ambitnych, wybitnie pracowitych, utalentowanych do poziomu przeciętności, gdzie samo to już jest olbrzymią krzywdą wyrządzoną i tym jednostkom, i całej społeczności. Posłuchajcie, ale te jednostki się nie dadzą. Te jednostki się nie dadzą. Wielki rosyjski myśliciel Mikołaj Berdiajew mówił o społeczeństwie, o typie, o duszy arystokratycznej i o duszy demokratycznej.
Dusza arystokratyczna to wcale nie oznacza przynależności do warstwy społecznej, jaką arystokracja była czy jest. Nie chodzi o to. Tu chodzi o to, o tą różnicę, że dusza demokratyczna się zgadza na byle jakość i na przeciętność, a dusza arystokratyczna nie. Ona dąży do czegoś wyższego, do czegoś lepszego, zawsze będzie chciała lepiej, zawsze będzie chciała dokładniej, zawsze będzie chciała piękniej. Prawda, dobro i piękno, te trzy kanony cywilizacji łacińskiej, o której pani na początku wspominała. To jest eliminowane i to jest właśnie ta cywilizacja, jest niszczona poprzez eliminowanie tych trzech pierwiastków. Prawda, dobro i piękno. Bo piękno na to jest, pisze Norwid, by zachwycało do pracy, a praca by się zmartwychwstało. Niesamowity nacisk położony na wartość ludzkiej pracy w polskim romantyzmie, o tym się nie mówi w ogóle. Piękne Jest słowa. cała seria moich wystąpień na tym kanale Przybyl TV, Przybyl, bo to bez tego eł, jest cała seria poświęcona polskiemu romantyzmowi, a jeszcze będą dalsze filmiki. Myślę, że z tą uwagą na temat cywilizacji łacińskiej możemy Państwa zostawić. Też no, wypada podkreślić, żeby się nie dać stłamsić temu Nie systemowi, wolno, żeby to nie nie brzmiało, nie miało wolno. takiego wydźwięku anarchicznego, anarchistycznego. Po prostu szanujmy swoją wolność, szanujmy swoją godność. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam na kanał pana doktora Przybył TV oraz na kanał Na Argumenty. Tymczasem żegnam się z Państwem i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.